Znajdujemy się właśnie w elektrowozowni metra warszawskiego, gdzie udało nam się spotkać najlepszego maszynistę metra na świecie, pana Roberta Jaryczewskiego. Porozmawiajmy trochę o marzeniach, gdyż każdy z nas je ma. Jakie pan miał marzenia w dzieciństwie? Czy od zawsze chciał pan zostać maszynistą? W dzieciństwie to człowiek chyba myślał jedynie, marzył o tym, żeby osiągnąć wiek pełnoletności. To była najistotniejsza sprawa. A maszynistą to nie myślałem od dziecka, żeby zostać. Dopiero kiedy poszedłem do technikum kolejowego, to się zrodziła taka myśl. No i właściwie styczność z kolegami i kierunek, jaki właśnie wybrałem, to wtedy dopiero się wszystko właśnie wyklarowało i podjąłem decyzję, że jednak zostanę maszynistą. A co trzeba zrobić, żeby zostać maszynistą metra? Przede wszystkim mieć idealny stan zdrowia. Pierwsza kategoria wzroku i słuchu, zrównoważony sposób życia, no i wszelkie w ogóle badania przejść są określone w pewnych kategoriach i to wszystko trzeba przejść bezbłędnie. Później przechodzi się odpowiednie testy, kwalifikacje, zdobywa się różne uprawnienia, egzaminy na koniec. No i po takim udanym egzaminie i pomyślnie zdanym zostaje się maszynistą. A kwestia wykształcenia? Kwestia indywidualnych osób. Ja się 5 lat szkoliłem na przykład, a tutaj to był taki eksternistyczny egzamin. Kursy trwały 3 miesiące. W tej chwili to trwa znacznie dłużej, bo pół roku, ze względu na rozbudowany charakter pracy, większą ilość taborów, więcej urządzeń, które trzeba poznać. W związku z tym to już trwa trochę dłużej, właśnie tak pół roku trwa kurs. Jakie są plusy i minusy tego zawodu? Nie ma minusów, same plusy. To znaczy? No, przede wszystkim czystość, kontakt z pasażerami. Myślę również o tym, że jakaś taka współpraca, relacja między kolegami, między kierownictwem, że to powinna być właśnie współpraca i wtedy osiąga się sukcesy. No poza tym mamy taki ładny tabor, mamy takie ładne stacje, wyróżnione zresztą niektóre. Także myślę, że same plusy, no co tu dużo mówić. Czy pana zawód jest w jakiś sposób związany z tradycją rodzinną? Oczywiście. Kontynuuję tradycję rodzinną. Ojciec pracował na kolei, dziadek pracował na kolei, drugi dziadek też na kolei i ciotka, i wujek, i 1/3 rodziny właśnie związana była z kolejnictwem. A powiem więcej, Jan Rabanowski, który był właśnie członkiem naszej rodziny, jako pierwszy minister transportu, jego imieniem zostało nazwane technikum kolejowe. A ja kontynuuję tradycję rodzinną. Co prawda troszkę w innej branży, bo nie w kolejnictwie, ale w metrze. Jak wygląda pana dzień? Wstaję o 4 rano, przygotowuję się do pracy, pakuję, myję, wychodzę na WKT-kę, wyjeżdżam warszawską koleją dojazdową. O godzinie 6 zaczyna się dzień służby, czekam na swój pociąg, ewentualnie udaję się na miejsce, które mam pełnić swoją służbę. Trwa to 8 godzin, jeździ się pociągami, daje się przerwy kolegom. O godzinie 14 kończę, udaję się do domu. Wychodzę z żoną i z synkiem na spacer. Trwa to około godziny, półtorej. Następnie oddaję się swoim zainteresowaniom, czyli starą motoryzacją, zabytkowe samochody, motocykle. No właśnie, z pana strony internetowej, której prowadzi pan wraz ze swoim kolegą, możemy się dowiedzieć więcej o tych zainteresowaniach. Proszę powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło? Wszystko zaczęło się od, nie wiem, chyba z dzieciństwa. Interesowały mnie właśnie sylwetki starych samochodów i motocykli. No i zacząłem tak czytywać trochę literaturę. Niestety nie miałem jeszcze placu, żeby zbierać i gromadzić i restaurować, ale w miarę upływu czasu te zainteresowania rozrastały się, a ja zdobywałem właśnie miejsce i na przechowywanie właśnie tych pojazdów. No i no dzisiaj już mam parę sztuk. I jak to teraz wygląda? Jest warsztat, w którym odrestaurowuję. Prowadzę naprawy blacharskie, lakiernicze. Części podzespoły mechaniczne i silnikowe oddaję do znajomych. No i później to się składa i trzeba do chromu oddać elementy, różne chromowane, nowe gumy, nowe
tapicerki, jeśli chodzi o samochody. W motocyklach siedzenia nowe, trzeba poszycie też założyć, instalację elektryczną i w drogę. Posiadam 5 zabytkowych samochodów i 5 zabytkowych motocykli. Podczas tegorocznej konferencji Metro Rail został Pan najlepszym maszynistą na świecie. Proszę opowiedzieć nam coś więcej na temat tego konkursu. Czy musiał się Pan do niego jakoś specjalnie przygotowywać? Czy specjalnie? Właściwie to nie było żadnych przygotowań. Nagrodzony zostałem za to, co wykonywałem przez całe życie. Moja oferta została złożona w Kopenhadze, no i zostałem wybrany. To wyglądało tak mniej więcej jak rozdanie Oscarów. Wielka aula, mównice. Typowane były w konkretnych kategoriach konkretne osoby lub stacje, tak jak Plac Wilsona, też wygraliśmy. No i tutaj właśnie różne były kryteria w konkursie, brane pod uwagę. No i wszystkim się spodobała moja osoba, to co właśnie robię. I dlatego wygrałem. A czy Pana życie zmieniło się jakoś po tym konkursie? Myślę, że nie. Wykonuję to, co wykonywałem, żyję tak, jak żyłem. Wewnętrznie może jestem trochę bogatszy o pewne doświadczenie i o pewną statuetkę. Więc to na pewno mobilizuje i dalej będę robił to, co robiłem i postępował tak, jak postępowałem. Może w przyszłości znów wystartuję takiej konkurencji. Tak jak Pan wspomniał wcześniej, w tym samym konkursie została nagrodzona najlepsza stacja Plac Wilsona. Czy to także Pana ulubiona stacja? Moją ulubioną stacją jest centrum, bo tam mam szatnię i tam rozpoczynam swoją pracę. A jeśli chodzi o wygląd, myślę, że Plac Wilsona jest ładną stacją, ale po otwarciu nowych wybieram stare Bielany. Był Pan w wielu krajach, widział Pan różne metra. Jak Pan je ocenia na tle naszego polskiego podziemnego pociągu? Myślę, że nasze metro było najczystsze i najbezpieczniejsze, bo to chyba dwa atuty właśnie naszego metra, takie rzucające się bezpośrednio w oczy. Nie jest to linia za długa, no ale osiągnęliśmy sukcesy, więc wydaje mi się, że nie jesteśmy najgorsi. Tamte metra w Europie, na przykład o sam tabor mi chodzi na przykład. To tabor był taki podniszczony, taki właśnie wyglądał na mocno zużyty. Nie wiem, czy to społeczeństwo tak po prostu w danym kraju podchodziło do sprawy, czy to właśnie jest związane z zużyciem tego taboru. U nas niby mocno jest eksploatowany, bo aż ponad 500 tysięcy osób dziennie. No to też wydawało się, że powinno być zniszczone, brudne, a jednak tu się dba o czystość, dba się o właśnie stan techniczny, więc te pojazdy jeżdżą cały czas i ludzi wożą. Wydaje mi się, że pod tym względem jesteśmy dobrzy. Stacje tak samo, przecież widać mnóstwo informacji świetnych, tablicowych, wizualnych, komunikaty głosowe. Wszyscy są na bieżąco informowani o jakichś przejazdach technicznych na przykład, o różnych sytuacjach zagrożenia. No i sam wystrój stacji też jest dosyć ładny, choć metro budujemy już 25 lat albo aż 25 lat, czy można powiedzieć nawet tylko 25 lat, to wydaje mi się, że piękna jest ta linia i oby ta druga była taka sama lub jeszcze lepsza. No i co? No to ja czekam, no czekam, ale jak mi czas już goni, no to ja puszczam sygnał najpierw zamknięcia drzwi, ale taki ostrzegawczy. Proszę bardzo. Proszę nie wchodzić w kabinę. Cięcie! Cięcie! Ponieważ,